Gracias. Dziękuję. Wracasz do Meksyku? Dobrze słyszałeś. Nie mówisz poważnie. Bardzo poważnie. Ale dlaczego? Planowaliśmy zostać we Włoszech rok. Miałam tu studiować. Mieliśmy tu być razem, a ja ciągle jestem sama, bo zabawiasz się beze mnie. Wobec tego przestanę to robić. Nie chcę, żebyś rezygnował z tego, co lubisz. Bo kiedyś byś mi to wypomniał. Nigdy. Ale malarstwo jest moim powołaniem, częścią mojego życia. Tylko, że ja pozostaję na uboczu. Dlatego wracam do Meksyku. Będziesz mógł robić, co zechcesz. Zmieniłaś się. Zachowujesz się jak dziecko. Być może, ale nie zamierzam znosić tego, że mnie ignorujesz. Nie ignoruję cię. Poślubiłem cię, by zawsze być z tobą. Ale nie jestem szczęśliwa. Obiecuję, że poświęcę się wyłącznie tobie. Nie rezygnuj ze studiów. Po to tu jesteśmy. Dobrze, lecz czas wolny będziemy spędzać razem. Zapomnę o przyjaciołach i znów będziemy się cieszyć sobą. Tylko tak mówisz. Tak będzie. Jesteś kobietą mojego życia. Wierzyłam w to. Dlatego cię poślubiłam. Ja też cię kocham. Pan Patricio poszedł odpocząć. Masz okazję wejść. Nie powinien się rychło pojawić. Robię to tylko dla was. Narażam się, ale chciałabym, żebyście się pogodzili. Będę ci wdzięczny do końca życia. Zaczekaj. Przed pokojem Mariciuj stoi strażnik. Nie może cię zobaczyć. Zaczekaj. Ślepa. Ślepa na zawsze. Nigdy już nie zobaczę nieba, chmur, ptaków, ani swojej twarzy. Nigdy nie będę mogła chodzić sama ulicami, ani jeździć na rowerze. A najgorsze, że nigdy nie zobaczę synka. To boli mnie najbardziej. Odwrócę jego uwagę. Wejdziesz, kiedy oddali się od drzwi. Nie trać czasu. Świetnie. Z czego się śmiejesz? Zachowujemy się jak dzieci. Ale liczy się tylko twoja miłość do Mariciuj. Gotowy? Tak. Boże, dlaczego tak cierpię? Czy nie dość przeszłam w dzieciństwie? Teraz będę zależna od innych i zdana na ich litość. Już zawsze będę ślepa. A to wszystko z winy Juana Miguela, który o mnie nie dba. Nie przyszedł nawet, żeby zapytać, jak się czuję. Tylko Leopardo zawsze troszczył się o mnie. Jakże nienawidzę Juana Miguela.
odio, Juan Miguel. Proszę mi pomóc. Co się stało? Skręciłam kostkę. Boli. Pomogę pani. Proszę mnie nie dotykać. Boli. Dobrze, że wróciłaś. Dasz mi wody? Zaschło mi w ustach. To nie ty, Ano Julio? Dziękuję. Ostrożnie. Dziękuję. Bardzo boli? Trochę. Oby zaraz mi przeszło. Może przyniósłby mi pan jakąś tabletkę i szklankę wody? Oczywiście. Zaraz wracam. Kim jesteś? Dlaczego nic nie mówisz? Język myszy ci zjadły? Kim jesteś? Gadaj. Kto tu jest? To ja. Juan Miguel? Juan Miguel? Po wizycie ostatniego ducha, stary Sknerus nareszcie mógł zasnąć. Ducha przyszłej wigilii? Tak. Widzę, że słuchasz uważnie. Jakżeby nie. Jestem spięta jak agrafka. Zabawne. Skoro słuchasz uważnie, opowiadam dalej. Starzec spał mocno, ale nagle obudził się. Był wyjątkowo wesoły i zadowolony. Prędko wstał, odsłonił okna i po raz pierwszy pozwolił, by blade zimowe słońce oświetliło mieszkanie. Wyobrażam sobie. Ubrał się szybko i zszedł po schodach, wesoło pogwizdując. Gwizdał głośno i fałszywie. Na dole też odsunął zasłony. Pełen energii wyszedł na ulicę. Mimo wczesnej pory panowała na niej świąteczna atmosfera. Dzieci bawiły się nowymi zabawkami. Starzec podszedł do jednego malca, który przeraził się na jego widok. Stary powiedział, żeby się nie bał, że chce tylko zapytać, jaki to dzień. Uśmiechnął się, a chłopiec odpowiedział, że Wigilia. Ale nie mógł uwierzyć, że starzec wyszedł z domu w dniu, w którym nie wychylał z niego nosa. W dodatku był wesoły. Wigilia, powtórzył starzec z radością. Więc jeszcze mam czas. Czas na co? Zapytało dziecko z obawą. Chłopcze, czy wyświadczysz mi przysługę? Chłopiec nie wiedział, co zrobić, bo po raz pierwszy widział, by stary o coś prosił, w dodatku grzecznie. Odparł jednak chętnie, ale o co chodzi? Stary sięgnął do kieszeni po pieniądze i dał je dziecku.
Idź do rzeźnika i kup największego indyka. Największego? Zapytał chłopiec. Tak, największego w całym sklepie. Chłopiec pobiegł więc po indyka. Tymczasem starzec przyglądał się dzieciom. Co dalej? Nie mogę się doczekać. To naprawdę ty? Tak, to ja. Co tu robisz? Po co przyszedłeś? Musiałem. Po co? Żeby porozmawiać. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Czy wtedy...